Witam w kolejnym odcinku Staroci, Antyków, Porcelany, Militarii. W tym tygodniu, w sumie półtora tygodnia minęło chyba od ostatniego filmu, nabyłem takie przedmioty. Tutaj pierwszą rzeczą, którą pokażę, to jest hełm, wzór 50. Hełm ten dostałem od kolegi z pracy. Wie, że zbieram takie różne starocie, rzeczy, militaria. I gdzieś tam, będąc na strychu swojego teścia, znalazł i pomyślał o mnie, po prostu pamiętał i przyniósł mi taki oto hełmik z fasunkiem w bardzo ładnym stanie. No, te hełmy to jest ich mnóstwo. Nikt tego nie chce brać, także wartość to tam, nie wiem, 30 zł jest na Oliksie Allegro, no, ale nikt tego i tak za te 30 zł specjalnie nie chce kupować. Więc taki przedmiocik. Ale mówię, APRL też zbieram, jak ktoś gdzieś tam jakieś odznaczenia ma wyrzucić czy coś, to po prostu ze znajomych to mi dają. I tak sobie odkładam na półeczkę, to wszystko gdzieś tam nabiera wartości jakieś z czasem. No mówię, to naprawdę są groszowe sprawy, ale no szkoda, szkoda wyrzucać takich rzeczy. Trzeba je jakoś tam ratować. I od tego samego kolegi, również z tego samego strychu, taka maseczka przeciwgazowa. Maska bardzo popularna typu Słoń, nazwa handlowa OM14, produkowana w latach 60., wczesnych 60. do późnych 80. lat. Fajna, bo kompletna. Filtr. Oznaczenia. No, tu nie będę za wiele na temat tej maski się wypowiadał. Do tego rura. Sama maska. Torba wewnątrz tak wygląda. Tu coś jeszcze jest. Nie wiem nawet, co to jest, szczerze powiem, powiedziawszy. Także kompletna maseczka. Rzeczą, które kupiłem na giełdzie ostatnio, no, w tą sobotę teraz, więc 3 dni temu, to jest taka mapa. Mapa stara. Właśnie szukałem, nie ma tutaj roku podanego, ale spodobała mi się, bo jest to taka mapa, taka, nie wiem, czy tu widać, taka bardzo gruba tektura, naprawdę, nie wiem, to jest 2 mm ma grubości. No nie jest to mapa jakaś oryginalna, ale no fajna, fajna mapa taka, gdzieś w muzeach widziałem takie mapy tego typu. Ktoś sobie ją po prostu przykleił na takie jakiś ala obraz z tego zrobił. 15 zł, śmieszna cena jak dla mnie, a fajnie to nawet gdzieś powiesić, fajnie wygląda. Kolejną rzeczą to jest, a tutaj pokażę rzecz, której nie kupiłem teraz. Kupiłem ją już dosyć, a jakieś pół roku temu. Ale zbieram, kolekcjonuję takie rzeczy. Mówiłem, z czasem będę pokazywał, przedstawiał takie rzeczy. To jest figurka, manufaktura Volkstedt. Przepiękna figureczka. No pokażę może z bliska.
popatrzeć, jaka jakość wykonania, rysy twarzy, malowanie. Firma Volkstedt, firma manufaktura, słynęła właśnie z takich koronkowych. Krynolin. To jest całe wykonane porcelana. To nie jest żadna siateczka z jakiejś firanki materiału. To jest całość wykonane z porcelany. To kupiłem na aukcji zagranicznej. Bardzo często się zdarza właśnie, że ta krynolina tutaj jest uszkodzona, połamana. Tutaj jest normalnie, no, nieuszkodzona. Często też zdarza się w takich figurkach porcelanowych paluszki połamane. Tutaj również mamy całe, no także można powiedzieć, że figurka, ona jest lekko przykurzona, ale że jest w stanie idealnym. Ja może zrobię zdjęcia i wrzucę tutaj, będziecie mieli teraz zdjęcia, to sobie zobaczycie. No i za tą figurkę zapłaciłem 370 zł. Manufaktura ta istniała, produkowała. Przepraszam, sygnatura tutaj wskazuje, że produkcja tej figurki to jest zaraz po wojnie, więc 1945 rok do 1972 roku. Przepiękna. Naprawdę, te figurki to z tą koronkową krenoliną, no rewelacja. Dobrze. Kolejną rzeczą, którą zakupiłem na giełdzie teraz ostatnio w sobotę, jest to taka porcelanka oprawiona w taką metalową. Ja sprawdzałem, to nie jest srebro, ale ładnie wygląda. To jest ręcznie malowane. I miałem podobną. Teraz żałuję troszeczkę, że sprzedałem trio, filiżanka, tak zwane trio ze spodeczkiem i z talerzykiem firmy Fürstenberg, niemiecka manufaktura, bardzo, bardzo stara. I był bardzo podobny wzór, czyli takie ptaszki na takich gałęziach. Tutaj sobie zobaczcie, zdjęcia są. No, dlatego podejrzewam, że może to być, no ale mówię, to są tylko moje takie przypuszczenia. Niestety tego nie jestem w stanie udowodnić, bo nie ma żadnych tutaj sygnatur. Ale mimo to porcelana fajnie oprawiona, zdobiona, taka metalowa jakby ramka do powieszenia. Gdzieś na ściance jakiś. No bardzo ładny przedmiot. Malowany ręcznie, więc stary na pewno. I kolejną rzeczą, tak się rozglądam, ostatnią, to jest, zakupiłem na Eliksie monetki. I te monetki dzisiaj do mnie przyszły. Nie otwierałem ich do teraz. Chciałem zrobić taki właśnie unboxing, czy jak to się nazywa. Nie jestem na bieżąco z tą terminologią, także wybaczcie mi. Otworzymy. Za to dałem 80 zł. I zobaczymy. Ja wiem, co jest, ale zobaczycie, co to jest kupione tutaj za 80 zł. Są to monetki. Jest. No niestety, gratisa nie ma żadnego. Czasami się zdarza, ale bardzo rzadko, żeby ktoś coś dorzucił. Pierwsza monetka srebrna. To jest półmarkówka.
1905 rok, tak? O ile dobrze widzę. Kolejna. Również półmarkóweczka. Tu mamy dwie. Tutaj mamy kolejną. Również półmarkóweczka. Trzecia. Mówię, to jest 80 zł za to zapłaciłem. To jest 6 monetek srebrnych. No to dzieląc to, prosty rachunek, 13 zł wychodzi za sztukę srebrna monetka. Wydaje mi się, że cena jest dosyć dobra. Z tym, że mówię, 6 monetek, z czego jedna to jest większa, bo jest to jedna marka. Tutaj mamy jedną mareczkę. On zaraz wyleci. Także tak to się prezentuje. Sześć monetek. I dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia. Pozdrawiam.